Dzień dobry, jestem na targowisku miejskim, tak jak obiecałam wczoraj na komisjach połączonych rady. Pierwszy z targujących. Zapytam, tak? Nowa taryfa opłat. Ma się płacić 12 zł za stoisko zadaszone i 8 zł za stoisko niezadaszone. Jaki pan ma komentarz do tego? Stoisk zadaszonych na targu nie ma, chyba że ktoś chce dodatkowo kasować za nasze własne namioty, ale to jest nie fair. A jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, dlaczego znowu rolnik ma płacić mniej niż my? Co jest czymś lepszy? Dostaje dopłaty z Unii, ja nie mam. No właśnie, ale wracając do tych stoisk zadaszonych i niezadaszonych, ja to samo stwierdziłam. I otrzymam odpowiedź, że jeśli ktoś sobie własny daszek przywiezie, wówczas polepsza mu się standard i musi płacić więcej. Ale za ten daszek ja już musiałem zapłacić więcej i miasto mi za to nie zwraca, więc jakim prawem chcę brać za to więcej? W dobie szczególnie, gdy targowiska umierają i duże miasta robią odpłaty darmowe, byle tylko ludzie stali i targi się utrzymywały. Czyli rozumiem, że nie jest pan zadowolony z tego? Oczywiście, że nie. Tutaj znowu dojdzie do tego paradoksu, który miał miejsce na starym targowisku, że taniej będzie wynajmować sklep niż stać na targ. Wystarczy, żeby było taniej, żeby opłaty pobierało nie PK, tylko Urząd Miasta, jak kiedyś, który miał pracownika, dostawał 10% od pobranej opłaty, a nie tak w tej chwili połowę opłaty i rezerwacji idzie do PK. Rozumiem. To wszystko? Czy chciałby jeszcze pan coś dodać? Wszystko. Dziękuję. Już pany dostaje.